Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 41. sesję Rady Miejskiej w Mikstacie. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 15. W związku z tym sesja jest władna do obradowania i podejmowania uchwał. Serdecznie witam przybyłych radnych. Witam burmistrza pana Henryka Zielińskiego. Witam skarbnika miasta i gminy Mikstat panią Teresę Michalak. Witam przewodniczącego Rady Powiatu pana Tomasza Maciejewskiego. Przechodzimy do punktu drugiego, wybór sekretarza obrad. Proponuję, aby sekretarzem dzisiejszych obrad była radna Barbara Rasiak. Czy są inne kandydatury? Czy radna wyraża zgodę? W takim razie proszę o przegłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie sekretarzem dzisiejszych obrad została radna Barbara Rasiak. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. Porządek obrad otrzymaliście państwo wraz z zaproszeniami na sesję. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie przeczytam porządek obrad 41. sesji Rady Miejskiej. Punkt pierwszy, otwarcie. Punkt drugi, wybór sekretarza obrad. Punkt trzeci, przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 39. i 40. sesji Rady Miejskiej. Punkt piąty, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, informacja burmistrza miasta i gminy Mikstat o pracy w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, zapytania, interpelacje. Punkt osiem, podjęcie uchwał. Punkt 8.1 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziania narkomanii na 2023 rok. Punkt 8.2 w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest miasto i gmina Mikstat, i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Punkt 8.3 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków. Punkt 8.4 w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i gminy Mikstat. Punkt 8.5 w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2022 rok. Punkt 8.6 w sprawie zmian w uchwalonej wieloletniej prognozie finansowej miasta i gminy Mikstat na lata 2022-2027. Punkt 8.7 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Mikstat na lata 2023-2028. Punkt 8.8 w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Mikstat na 2023 rok. Punkt 9 odpowiedzi na zapytania, interpelacje. Punkt 10 wolne głosy i wnioski. Punkt 11 zakończenie. Czy macie państwo jakieś uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania porządku obrad 41. sesji Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością głosów przy jednym wstrzymującym przyjęła porządek obrad 41. sesji. Przechodzimy do punktu czwartego, przyjęcie protokołów 39. i 40. sesji Rady Miejskiej. Protokoły 39. i 40. sesji Rady Miejskiej były wyłożone do wglądu w Biurze Rady i przed dzisiejszymi obradami. Czy są jakieś uwagi? Jeśli nie, to proszę sekretarza obrad tych sesji, radną Barbarę Rasiak, o złożenie wniosku w sprawie przyjęcia protokołów. Wniosek w sprawie przyjęcia protokołów z obrad 39. i 40. sesji Rady Miejskiej w Mikstacie. Jako sekretarz obrad 30. i 40. sesji Rady Miejskiej w Mikstacie odbytych w dniach 5 i 14 grudnia 2020 roku zapoznałam się z przygotowanym protokołem obrad tych sesji i stwierdzam, że zostały one sporządzone prawidłowo i zgodnie z ich rzeczywistym przebiegiem. Ponadto protokoły były wyłożone do wglądu radnych w pokoju numer 13 Urzędu Miasta i Gminy. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie wyżej wymienionych protokołów bez odczytania. Dziękuję. W takim razie kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła protokoły 39. i 40. sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu 5. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pracy w okresie międzysesyjnym. Moje informacje otrzymaliście w trakcie posiedzenia Komisji Stałej. Czy są jakieś uwagi? W takim razie stwierdzam, że Rada zapoznała się z informacjami przewodniczącego o pracy w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu 6.
Informacja burmistrza miasta i gminy o pracy w okresie międzysesyjnym. Informacje burmistrza również otrzymaliście Państwo w trakcie posiedzeń komisji stałych. Czy są jakieś pytania? Czy pan burmistrz chciałby coś dodać? W takim razie stwierdzam, że Rada również zapoznała się z informacjami burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Przechodzimy do punktu 7. Zapytania i interpelacje. Czy Państwo radni macie jakieś zapytania bądź interpelacje? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu 8. Podjęcie uchwał. Punkt 8.1. W sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przystąpić do głosowania bez ponownego omawiania? W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 258 łamane przez 2022. Kolejny punkt 8.2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest miasto i gmina Mikstad i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady Miejskiej i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przystąpić do głosowania bez ponownego omawiania? Jeśli radni nie widzą takiej potrzeby, to poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 259 łamane przez 2022. Kolejny punkt 8.3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Projekt tej uchwały również omawiała Komisja Wspólna Rady Miejskiej i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przystąpić do głosowania bez ponownego omawiania? W takim razie poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 260 łamane przez 2022. Kolejny punkt 8.4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i gminy Mikstad. Skarga została rozpatrzona przez Komisję Skargi Wniosków i Petycji w dniu 28 grudnia bieżącego roku. W trakcie posiedzenia komisja wysłuchała wyjaśnień pracownika zajmującego się na co dzień problematyką wynikającą ze skargi oraz zapoznała się z dokumentacją związaną z tą sprawą. Komisja wydała opinię, w której stwierdza bezzasadność skargi. Na jej podstawie została przedstawiona odpowiednia uchwała, którą radni otrzymali przed dzisiejszą sesją. Czy radni mają jakieś pytania? Nie widzę. Tak? Proszę, pan radny Sikora. Proszę, w takim razie nie. Pan burmistrz przedstawi. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedstawiam treść skargi. Skarżąca Anna Woźnicka, organ Rada Miejska Mikstad. Skarga. Łódź, 8 grudnia 2022 roku. Skarga. Na podstawie artykułu 63 Konstytucji oraz artykułu 229 punkt 3 ustawy z 14 czerwca 60 roku KPA lub na mocy interpretacji urzędników w ramach dyspozycji artykułu 222 KPA składam skargę na burmistrza miasta i gminy Mikstad w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym artykułem 67a do c ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawą z 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej, rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1088 / 2010
z 23 listopada 2010 roku zmieniającym rozporządzenie nr 976/2009 w zakresie usług pobierania i usług przekształcania, rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 26 października 2020 roku w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego z podaniem odpowiednich publikatorów. Uzasadnienie skargi. Punkt pierwszy. Czy odczytać w całości, bo ja może tylko przedstawię podstawowe tezy, bo to jest dość długa skarga. Ustawa z 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, zmieniając treść ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadziła między innymi z dniem 31 października obowiązek nieodpłatnego udostępniania przez gminy danych przestrzennych tworzonych dla aktów planowania przestrzennego uchwalanych od tego dnia za pośrednictwem usług danych przestrzennych, w tym usługi pobierania, o której mowa w artykule 9 ustęp 1 punkt 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Od 31 października obecnego roku obowiązek ten dotyczy wszystkich obowiązujących na terenie gminy aktów planowania przestrzennego. Następnie skarżąca omawia, opisuje ten obowiązek. W punkcie drugim w tym miejscu należy dodać, że przy analogicznym sposobie udostępniania danych przestrzennych przez gminę Zator, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że burmistrz Zatora dopuścił się bezczynności polegającej na zapewnieniu prawidłowego dostępu do danych przestrzennych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. W punkcie trzecim skarżąca stwierdza, że wydatkowanie środków publicznych na zapewnienie dostępu do danych przestrzennych niespełniających wymagań przepisów prawa obowiązujących wydaje się niezrozumiałe. I powołuje się na korespondencję z organem, czyli z burmistrzem miasta i gminy Mikstad, na podstawie którego zrodziło się u niej pytanie, na co zostały wydane pieniądze publiczne i dlaczego nie wyegzekwowano od wykonawcy usługi zgodnej z obowiązującymi przepisami. Według skarżącej w punkcie czwartym, jak stwierdza, należy zauważyć, że opisane wyżej działania ograniczają dostęp do informacji publicznej, utrudniając działania potencjalnym inwestorom z terenu co najmniej Unii Europejskiej. I punkt piąty. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 105 KPA, jeżeli organ naprawi obecną sytuację poprzez zapewnienie dostępu do danych przestrzennych dotyczących planów planowania przestrzennego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz gdy nie będzie to sprzeczne z interesem społecznym, jestem skłonna wystąpić o umorzenie postępowania. To jest zasadniczy sens treści skarżącej pani Anny Woźnickiej. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytanie odnośnie przedstawionej przez burmistrza skargi? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania uchwały dotyczącej skargi na burmistrza miasta i gminy Mikstad jako bezzasadnej. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Barbara Tomala jeszcze nie oddała głosu.
Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 261 łamane przez 2022. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt 8.5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Mikstadt na 2022 rok. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady Miejskiej i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Czy w związku z powyższym możemy przejść do głosowania bez ponownego omawiania? W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jakiś problem techniczny. No to ogłaszam w takim razie 5 minut przerwy. A jest. Tak wiem. W takim razie stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 262 łamane przez 2022. Zrobimy jeszcze jeden projekt uchwały i potem ogłoszę przerwę. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Mikstadt na lata 2022-2027. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. W związku z powyższym możemy przejść do głosowania bez ponownego omawiania. W takim razie poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 263 łamane przez 2022. Ogłaszam 5 minut przerwy.
Szanowni Państwo, wracamy do porządku obrad. Ostatnimi dwoma uchwałami, którymi się zajmiemy, są uchwały związane z przyszłorocznym budżetem. Przechodzimy do punktu 8.7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Mikstadt na lata 2023-2028. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i zaopiniowała go jednogłośnie pozytywnie. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie autopoprawki do omówionej uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, składam tutaj, wnoszę autopoprawkę w imieniu Pana Burmistrza do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028. Na wstępie może powiem, że ta autopoprawka jest jak gdyby konsekwencją zmian wprowadzonych do budżetu na rok 2022, które tutaj były już w tym zakresie uchwały podejmowane. I w autopoprawki dotyczy tak załącznika numer 1 i załącznika numer 2. Jeżeli chodzi o załącznik numer 1, w nim dostosowano wielkości do kwot wynikających z autopoprawki do budżetu, o którym będę też za chwilę mówiła. I odnosi się to wartość do pozycji dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych, zarówno wydatków też bieżących i majątkowych. Natomiast w załączniku numer 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028 dotyczą wprowadzenia nowego zadania w zakresie wydatków bieżących, to jest umowa wykonawcza, to przyjmowanie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z okresem realizacji 2022-2027. Wprowadza się to zadanie dlatego, że występuje ono w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej, a na etapie projektowania budżetu ta umowa jeszcze nie była zawarta i nie wystąpiła w tym WPF-ie na lata 2023-2028. Następne zadanie to jest preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych z okresem realizacji 2022-2023. Dla tego zadania ustalono limity łączne nakłady w kwocie 2 218 300 zł, a limit wydatków dla roku 2023, o którym mówimy, to jest kwota 1 253 075 zł. Teraz w zakresie wydatków majątkowych to wprowadzono nowe zadania inwestycyjne z uwagi na to, że dwa zadania realizowane w roku bieżącym, to jest wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Południowej Matejki Mickiewicza oraz drugie zadanie, modernizacja terenu Stadionu Miejskiego. W części dotyczącej dofinansowania z programu inwestycji strategicznych zostanie realizowana w roku 2023. To jest tyle, jeżeli chodzi o autopoprawki do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028. Dziękuję Pani Skarbnik. Teraz nie wiem, co sobie zostawię. Czy są jakieś pytania do przedstawionego, to poprawki? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie autopoprawkę złożoną przez burmistrza miasta i gminy Mikstadt do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Mikstadt na lata 2023-2028. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętą autopoprawką. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 264 łamane przez 2022. Kolejny punkt 8.8. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Miksad na 2023 rok. Projekt tej uchwały omawiała Komisja Wspólna Rady i po wprowadzeniu zmian zaopiniowała go pozytywnie większością głosów. Jako przewodniczący Komisji Wspólnej przedstawię radnym zbiorczą opinię dotyczącą projektu uchwały budżetowej. Komisja rozpatrzyła powyższy projekt i zawnioskowała o wprowadzenie do budżetu następujących zmian w zakresie wydatków realizowanych w roku budżetowym 2023. Punkt pierwszy. Wprowadzić do budżetu następujące zadania. Modernizacja pomieszczeń kuchni w Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Zabarycznych 50 tysięcy złotych. Wymiana podłogi na sali w Wiejskim Domu Kultury w Komorowie 25 tysięcy złotych. Modernizacja pomieszczeń zajmowanych przez OSP w Wiejskim Domu Kultury w Przedborowie 30 tysięcy złotych. Przebudowa przepustu w miejscowości Mikstad Puskowie 50 tysięcy złotych. Budowa ulicy Kombatantów w Mikstacie 150 tysięcy złotych. Przebudowa skrzyżowania drogi w Kaliszkowicach Gołobowskich działka numer 443 150 tysięcy złotych. Źródłem finansowania powyższych zadań będzie zmniejszenie środków w kwocie 455 tysięcy złotych. Zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Kaliszkowice Kaliskie Madera i przesunięcie ich na wyżej wymienione zadania. Po przyjęciu powyższego wniosku komisja większością głosów 13 za, 2 przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Mikstad na rok 2023. Czy pan burmistrz chce się ustosunkować do czytanych wniosków? Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Jeżeli chodzi o te wnioski, to one są czytelne, one wynikały z merytorycznej, rzeczowej dyskusji. I to jest właśnie taki moment, gdzie możemy wspólnie pochylić się nad tym, co zamierzamy w przyszłym roku zrobić. I za tą merytoryczną, rzeczową dyskusję chciałem wszystkim radnym podziękować. Od razu też chciałem podziękować pani skarbnik za przygotowanie projektu budżetu w tych, powiedziałbym, niepewnych parametrach, z którymi mamy do czynienia, bo nie wiemy, jak będą kształtowały się ceny, inflacja, te czynniki zewnętrzne, na które praktycznie dzisiaj nie mamy wpływu. Myślę, że te zadania, które wspólnie umieściliśmy w budżecie na przyszły rok, w tym planie, uda nam się zrealizować. I wypada tutaj w tym momencie też powiedzieć, dziękuję tym, którzy w koalicji z samorządem naszym wspomagają też samorząd, zarówno jeżeli chodzi o administrację rządową, jak i administrację samorządową na poziomie województwa. Te zadania inwestycyjne, a powiem szczerze, no jest to imponująca kwota. Wynika właśnie z tego, że jako samorząd potrafimy wspólnie z innymi podmiotami działać. Jeden wniosek, który z komisji wyniknął, dotyczący zwiększenia dofinansowania do sportu, został uwzględniony w autopoprawce, którą w moim imieniu przedstawi pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, radna Barbara Rasiak. To ja się chciałam zapytać. Mieliśmy komisję, ale chciałabym, żeby też, żeby mieszkańcy wiedzieli, z jakiego zadania jest to zdjęte, ponieważ była wniesiona droga na Maderę, która była długo wyczekiwana przez mieszkańców 20 lat. Jeden z radnych potrafi powiedzieć, że robimy kolejną drogę, która jest niepotrzebna, gdzie na przykład na wiosce w Przedborowie robiło się trzecią drogę pod rząd, ponieważ mamy powiatową, mamy przy panu Aksamskim i nagle robimy drogę trzecią w lesie, dokłada do tego nadleśnictwo. My jako urząd, jako gmina dokładamy, radni podnoszą rękę i nie wyrywałam z tych pieniędzy 25 czy 30 tysięcy na salę czy na cokolwiek.
To Damian, do ciebie. Ty byłeś całym inicjatorem tego wniosku i rozszarpania tej kwoty z tego budżetu. Myślę, że gdybyś ty stanął tak przed mieszkańcami i walczyłbyś o drogę 20 lat, który masz przedworów wyasfaltowany praktycznie w każdym kilometrze, nigdy jakakolwiek inwestycja, która była robiona w Kaliszkowicach, czy robiliśmy dach, czy robiliśmy kostkę, nie urwałam środków z żadnej drogi. Czy to był przedborów, czy to był kotłów, czy to był komorów. Więc uważam, że tak troszeczkę nie w porządku, ponieważ są inne inwestycje. Dlaczego Mikstat wpompowane pieniądze w ulicę, wodociąg przebudowa sieci kanalizacyjnej, ulica Ogrodowa, Odalanowska, z odbudową drogi. Mikstat ma, ale co? Mało i też chcemy, urywamy 150 tysięcy z drogi na Maderę, żeby jeszcze więcej wpompować w Mikstat, tak? Gdyby nie było inwestycji, powiedziałabym ok, w porządku. Ale uważam, że to tak nie w porządku. Biskupice Zabaryczne. No proszę, 50 tysięcy na remont kuchni. Dlaczego nie z innego zadania? Tylko akurat z drogi w Kaliszkowicach Kaliskich. Czy ja, Tomek, urwałam kiedykolwiek z jakiejś drogi w Biskupicach 25 tysięcy na przykład na salę w Kaliszkowicach Kaliskich? Uważam, proszę, że nie w porządku. Proszę radny Tomasz Koczylas. Basiu, tłumaczyłem ci wczoraj i dzisiaj to jeszcze powtórzę tutaj przy kamerach. Wiesz dobrze, jesteś nie pierwszą kadencję w tej Radzie, że nie było możliwości z innych źródeł, żebyśmy mogli przekierować. Dobrze wiesz, że niektóre drogi, które nawet nie były na pierwszym budżecie, w roku budżetowym były robione. Wiesz, że były też drogi, przykładowo już tutaj mój kolega, Kędziory, które były na pierwszym budżecie, a nie były zrobione. Także jeżeli jest wola polityczna, a ja zrozumiałem z ust pana burmistrza na wczorajszej komisji, że wola takowa jest, to wiesz dobrze, że na każdej sesji zmieniamy budżet i jeżeli będą dodatkowe środki, na pewno pójdą na drogę do Madery. A drogi, jak wiesz sama, robimy jesienią. Także rozumiem cię, jestem też sołtysem, walczysz o swoje, ale zrozum też nas. Po swojej stronie budżetowej miałaś 800 tysięcy, po stronie biskupic było zero. Zrozum to. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz jeszcze, proszę. Ale trzeba zaznaczyć, że inwestycja nie została wycofana. Proszę, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zadanie drogowe w Kaliszkowicach Kaliskich nie zostało właśnie wycofane. I tu mogę powiedzieć tyle. Ja zresztą o tym wspomniałem, że pani skarbnik, przygotowując projekt budżetu, działała przy niepewnych parametrach. Teraz przejdźmy do szczegółu drogi w Kaliszkowicach Kaliskich. Ona też jako zadanie jest, ale mamy niepewne parametry. Po pierwsze, nie wiemy, jak będą kształtowały się ceny, na co my nie mamy wpływu. Po drugie, nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie będzie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Być może, że ceny ustabilizują się, a dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego będzie na, nazwijmy to, godziwym poziomie, to wówczas, tak jak wielokrotnie to już się zdarzało, przychodzi burmistrz do Rady i składa wniosek Radzie o zwiększenie środków na to zadanie. Chyba, że okaże się, że jest bardzo niskie dofinansowanie zewnętrzne, bardzo wysokie koszty, to co wspomnieliśmy o Kędziorach, wówczas wycofujemy to zadanie, żeby zrealizować inne. Dlatego zadanie Madera nie zostało zlikwidowane, ono wchodzi do realizacji. Jak będą kształtowały się ceny i dofinansowania? Te parametry dopiero zobaczymy w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Pan radny? Basia, proszę. Ja rozumiem i wiem, tak jak ty Tomek mówiłeś, że nie wycofujemy, tylko nie podoba mi się podejście jako nas, wszystkich radnych, tak jak postąpiliście na przykład z Kaliszkowicami Kaliskimi, tak? Że nagle na komisji
robi się podział, tak, robi się wniosek i szczelamy kwotami, nie przygotowane żadnego wyliczenia, żadnego planu, tylko tak, ja chcę 25, ja chcę 30, ja chcę 50, byle weszło zadanie. Nigdy nie zrobiłam tak, żeby właśnie takim sposobem, jeśli było 300 tysięcy przedborowy, to ja chcę 50 tysięcy na salę, bo muszę zrobić tak. O to mi chodzi. Ja wiem, że zadanie mi wychodzi. Tak jak Tomek powiedziałeś, jestem radną 14 lat i wiem, że zadanie nie wychodzi z tego, tylko chodzi mi o kwestię waszego zachowania się. Znaczy ja mam inne pytanie. Kiedy radni mieli inną możliwość, żeby podyskutować o budżecie? No przepraszam, pan jest przewodniczący. No to była jedyna możliwość. Na komisji. Spotkanie na komisji i tak dalej. Ale, komisja jest od tego, żeby porozmawiać o budżecie. No i wydaje... Bo z Kaliszkowic Ołowockich też nigdy nie wyrwałam z żadnych... Ale tu nie było nic wyrywane, bo nie było możliwości, żeby cokolwiek zrobić w innych miejscowościach. Nie było w budżecie środków. Pan radny Damian Tokarek? Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim radnym, którzy tutaj siedzą, za ten kompromis, który został wczoraj osiągnięty podczas obrad wspólnej komisji. Gdzie myślę, że no, w momencie, gdyby to zostało tak, jak zostało zaproponowane, to no, była jedna strona. Jeszcze raz, może od początku. Ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim radnym, którzy wczoraj brali udział w komisji, za ten kompromis, który osiągnęliśmy, a który, no nie, wiadomo, kompromis nie zadowoli wszystkich, natomiast myślę, że po tych obradach, biorąc pod uwagę to, jak to było zaproponowane wcześniej, czyli pieniądze na Mikstad i na Kaliszkowice, no teraz jesteśmy po tym kompromisie, wydaje mi się, że większość radnych będzie zadowolonych, a nie tylko jedna opcja. A jeśli chodzi o to, co Basia mówisz a propos budżetu, to chciałem zwrócić uwagę i przypomnieć na jedną rzecz. Ja bym się nie emocjonował zbytnio tym faktem. Cieszyłbym się, że w ogóle zadanie nie zostało wywalone, tak jak tu Tomek powiedział, tylko jest utrzymane, tylko w ograniczonym zakresie. Natomiast ja sobie przypominam taką sytuację, która tu miała miejsce. Pamiętam, żyła jeszcze świętej pamięci Renata Kędzia. Też emocjowaliśmy się tutaj drogą w Przedborowie z od bloku do szkółki 7 lat temu. Ona była wpisana w budżet. Było 300 tysięcy z dofinansowaniem nadleśnictwa, które nie zostało wydane i ta droga upadła. Więc tak jak tu mówi kolega Tomek, no to jest rok budżetowy i nie wiadomo, jak to się skończy. Może za chwilę dostać jakieś dofinansowanie na drogę i będzie zrobiona droga na Maderę i nie tylko. A czepianie się tej Madery też w Kaliszkowicach tylko i wyłącznie, to nie, też nie jest jakieś dobrze widziane nawet przez mieszkańców Kaliszkowic, gdzie tam, bo wiemy dobrze, że tam są inne drogi też do zrobienia i też mieszkańcy mają swoje potrzeby. Także jeszcze raz chciałem podziękować radnym za osiągnięty kompromis i życzę sobie, żeby to było utrzymywane do tej pory w takim układzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tutaj ustosunkuję się do słów kolegi. W mojej ocenie te zadania, które radni wprowadzili, nie są jakieś wyimaginowane, tylko to są zadania, potrzeby bieżące, które należy zrobić, tak jak radny Darek Puchała złożył wniosek o przebudowę skrzyżowania w Kaliszkowicach Ołowockich w kierunku dojazdu do firmy Dromiko. No, każdy może pojechać zobaczyć od ilu lat, w jakim to skrzyżowanie jest stanie i tam się robi już po prostu niebezpiecznie. To tak z tych zadań, które mi są znane. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce zająć głos? W takim razie poddaję pod głosowanie wniosek przyjęty podczas obrad Komisji Wspólnej Rady Miejskiej. Kto jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie wniosku? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 14 za przy jednym sprzeciw, przyjęła wniosek Komisji. Jeszcze proszę panią skarbnik o omówienie ewentualnych autopoprawek oraz krótkie przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projektach uchwał.
Niniejszym wnoszę autopoprawki do projektu budżetu na rok 2023. Wynikają one, tak jak już w przypadku WPF-u, też z tego, iż rozliczenie zadań inwestycyjnych z roku bieżącego przeszły na rok 2023. I tak, zarówno dochody i wydatki budżetu zostaną zwiększone o kwotę ogólną 6 943 580 zł, z czego w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 1 253 075 zł. To jest na realizację tego zakupu preferencyjnego opału, paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska i dochody i wydatki zwiększa się o kwotę 4 790 505 zł i w dziale 926 kultura fizyczna zwiększono również planowane dochody i wydatki o kwotę 900 000 zł i są to wartości w części właśnie dofinansowania z programu inwestycji strategicznych na realizację końcowe rozliczenie tych zadań, które były rozpoczęte w roku bieżącym. Dodatkowo w tym dziale dokonano przesunięcia w załączniku numer 2 między paragrafami z zakupu usług pozostałych kwoty 30 000 zł na paragraf 282 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i też w kwocie 30 000 zł. W wyniku tych autopoprawek ostatecznie plan dochodów budżetu będzie wynosił 48 221 162 zł. Natomiast plan wydatków budżetu będzie wynosił 51 645 352 zł. To jest tyle, jeżeli chodzi o autopoprawki, które zostały wprowadzone do projektu budżetu na rok 2023. Jednocześnie pozwolę sobie od razu zapoznać Radę z opinią o przedłożonym projekcie budżetu na przyszły rok. Jest ona pozytywna i uchwałą numer 1 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 listopada bieżącego roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2023 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża o przedłożonym projekcie budżetu na przyszły rok opinię pozytywną. Uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Miksat na rok 2023 został przedłożony tutejszej Izbie w dniu 14 listopada 2022 roku. Wraz z projektem uchwały przedłożone zostały uzasadnienie i materiały informacyjne. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiadają wymogom ustawy o finansach publicznych. W szczególności artykułu 212 i 215 tej ustawy. To jest, w projekcie budżetu ustalone zostały dochody w kwocie 41 377 582, wydatki w kwocie 44 701 772, planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 424 190 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, kredytem oraz spłaty udzielonych w wcześniejszych latach pożyczek. Planowany deficyt stanowi 8,3% projektowanych dochodów. Projektowana w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące
powiększone o wolne środki oraz przychody ze spłat tych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 6432 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej zaplanowano przychody w łącznej kwocie 4 088 000. Z tego z tytułu wolnych środków w kwocie 2 388 000 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 650 000 i ze spłaty pożyczek wcześniej udzielonych we wcześniejszych latach w kwocie 50 000 zł. Zaplanowano także rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, czyli zaciągniętych we wcześniejszych latach w kwocie 663 810 zł. Dochody i wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Z wyodrębnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, co spełnia wymóg określony w artykule 235 i 236 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody miasta i gminy na rok 2023 są niższe o 11,9% w porównaniu do planowanych dochodów na 2022 rok według stanu na trzeci kwartał. W tym dochody bieżące są na poziomie niższym o 20,07%. Planowane wydatki na 2023 rok są niższe o 15,68% od planowanych w budżecie na rok 2022 według stanu na koniec trzeciego kwartału. Przy czym wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie niższym o 17,14%, a wydatki majątkowe na poziomie niższym o 11,88% w stosunku do planowanych na koniec trzeciego kwartału roku 2022. Planowane w projekcie uchwały budżetowej dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami oraz zadania własne gminy, kwota subwencji ogólnej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych są zaplanowane zgodnie z kwotami wynikającymi z zawiadomień poszczególnych dysponentów. Kwoty zaplanowanych w wydatkach budżetu, to jest rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych, mieszczą się w granicach określonych w przepisie artykułu 222 ustawy o finansach publicznych. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. W postanowieniach projektu uchwały lub w postanowieniach i w załączniku do uchwały wyodrębniono dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Chodzi tutaj o wydatki związane z profilaktyką i narkomanią, następnie wydatki i przychody związane z ochroną środowiska oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, które są planowane do realizacji w roku 2023, zostały ujęte w załączniku numer 10. W projekcie uchwały budżetowej w załączniku numer 1, załącznika numer 1 i 2 wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały przeznaczone w całości na wydatki związane z finansowaniem gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2 214 234 zł. Planowane w projekcie budżetu na rok 2023 wydatki
zapewniają realizację przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla roku 2023, co spełnia wymóg artykułu 231 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na wydatki na zadania obowiązkowe gminy, jak również w odpowiedniej wysokości środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych oraz wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Biorąc pod uwagę powyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Dziękuję. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie autopoprawkę złożoną przez burmistrza miasta i gminy Mixta do przedłożonego Radzie Miejskiej projektu w sprawie budżetu miasta i gminy Mixtad na rok 2023. Kto z radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 14 za i 1 przeciw, przyjęła autopoprawkę. Poddaję pod głosowanie projekt w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Mixtad na rok 2023 wraz z przyjętą autopoprawką i wnioskami radnych. Kto jest za jej przyjęciem? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada większością głosów, to jest 14 za i 1 sprzeciw, podjęła uchwałę nr 41 łamane przez 265 łamane przez 2022. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę pan radny. Tego głosowania to rozumiem, że właśnie jesteś ostatecznie przeciwko swojej drodze na Maderę, tak? Bo ja rozumiem, że logiczne było zagłosowanie przeciwko naszemu wnioskowi, no ale w tym momencie no to mała kompromitacja. Ja wiem, jak mogę głosować, ja powinnam zagłosować, więc moje chyba podejście, tak? Ja ci nie każę, jak ty masz zagłosować i jak co uważasz. Proszę. Ostatnie zdanie to jest nasz budżet. Pan radny Walczak, proszę bardzo. Ja bym był zgodny, panie burmistrzu, tą inwestycję w drogę Maderę w ogóle wycofać. Dać to wszystko na Mixta, przeboru, te pieniądze, a droga nie zostanie na tak. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Nie było żadnych interpelacji bądź zapytań. W takim razie kolejny punkt. Wolne głosy i wnioski. Czy proszę pan radny Tomasz Skoczylas. Ja mam takie pytanie do pana burmistrza a propos naszej gazetki mistackiej. Przed świętami wyszła nowa gazetka mistacka. Na pierwszej stronie pierwszy artykuł, który mnie bardzo osobiście dotknął, bo jestem, jak już podkreślam, wieloletnim radnym i mieliśmy tutaj blisko posłów, mieliśmy swoich marszałków, a pozyskiwanych środków było zero na koniec roku. Dzisiaj dzięki pani poseł Katarzynie Sójce mamy co roku powyżej 10 milionów zewnętrznych środków. I taki artykuł wydany z naszej gminy, ja się utożsamiam z tą gminą, mi było w święta wstyd. Ja bym chciał, jak pan burmistrz na ten artykuł się odniesie. Pan radny Walczak. Panie burmistrzu, w miesiącu wrześniu radny Kmiecik złoży wniosek o podwyższenie uposażenia dla sołtysów o 200 zł. Wniosek ten został przegłosowany pozytywnie i ucichło. Nic się w tym kierunku nie dzieje. Ktoś z państwa radnych chciałby zająć głos? Krzysztof Mielcarek, proszę bardzo. Halo. Ja troszeczkę w innym tonie, ja chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować, bo te nasze działania w gminie to nie tylko wielkie inwestycje, ale też i małe rzeczy, które
wynikają czasami z dnia na dzień. I z tego miejsca chciałem podziękować panu Tomaszowi Maciejewskiemu za to, że po prostu na moją prośbę tak szybko interweniował, a chodzi o w sumie błahe może sprawy, ale z takich błahych spraw składa się właśnie między innymi też nasze działanie. Zapewnienie w tym trudnym okresie, kiedy spadł śnieg, piasku przy przystanku na ulicy Kaliskiej przy ulicy Polnej. I co było, no nie spodziewałem się, że to się uda tak szybko zrobić. Nieświecąca się lampa na ulicy Kaliskiej, pojedyncza, też udało się to zrobić. Także bardzo serdecznie Tomku dziękuję ci za takie szybkie działanie i pomoc. Pan radny Damian Tokarek. Korzystając z okazji, tutaj chciałem osobiście podziękować pani Teresie, pani skarbnik za zrobienie takiego budżetu, który jest zrównoważony, nie zadłużony, bo naprawdę jeżeli chodzi o zadłużenie mamy tutaj forię, jeżeli chodzi o te jednostki samorządowe na terenie powiatu, z bezpieczną poduszką finansową. Za to bardzo serdecznie pani Teresu dziękuję, a panu burmistrzowi dziękuję za przychylność w realizacji wszystkich naszych wniosków tutaj, które rozpatrujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz chce się ustosunkować do wniosków? Tak, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Najpierw odniosę się do pytania pana radnego Zbigniewa Walczaka. Jeżeli chodzi o uposażenie dla sołtysów, gdy ten temat był, ja przedstawiłem taką pogłębioną analizę z terenu powiatu ostrzeszowskiego i częściowo ostrowskiego, jak wyglądają aktualnie diety sołtysów. I w zasadzie na tym skończyło się. Rozumiem, że ten temat jest do tego, żeby jeszcze raz do niego wrócić. Na najbliższe komisje przygotuję ten temat i ewentualny stosowny projekt uchwały na następnej sesji by się pojawił. Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pana radnego Tomasza Skoczylasa. Ja mój pogląd wyraziłem w czasie uroczystości otwarcia ośrodka zdrowia z udziałem pana ministra Niedzielskiego, pani minister Maląg. Ja wtedy wspomniałem o tym, że na ratuszu ostrowskim jest taka właśnie sentencja jeszcze rzymska wypisana, że w zgodzie małe rzeczy rosną, a w niezgodzie wielkie upadają. Ja wówczas na tym spotkaniu, na tej uroczystości publicznie powiedziałem, że właśnie w tym współdziałaniu administracji rządowej, administracji samorządowej, również samorządu województwa, o czym dzisiaj wspomniałem, realizujemy wszystkie te projekty. Taki jest mój pogląd, wtedy wyrażony, a ja tak szybko poglądów nie zmieniam. Proszę pozwolić mi uchylić się od odpowiedzi na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chciałby zająć głos? W związku, że zbliżamy się do końca dzisiejszej sesji, a jesteśmy w okresie przed Nowym Rokiem, pragnę złożyć mieszkańcom i wszystkim radnym oraz panu burmistrzowi, wszystkim pracownikom, panu przewodniczącemu wszystkiego dobrego w nowym roku, dużo spokoju i realizacji wszystkich zamierzonych celów, a nam właśnie tego, co burmistrz wspomniał, zgody i podejmowania trafnych decyzji, abyśmy mimo pewnych różnic, czasami poglądowych, jednak dożyli do konsensusu, do porozumienia i żeby takich sytuacji było jak najmniej gdzieś tam, które prowadzą do pewnych tam drobnych nieporozumień.
Dziękuję. W takim razie uważam 41. sesję Rady Miejskiej w Mikstacie za zakończoną.